Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Niemal 1500 zdjęć i 500 dokumentów dotyczących rodziny Hochbergów przyjechało z Kanady do Zamku Książ. Publikacja materiałów wraz z wernisażem wystawy zaplanowana jest na październik. Gościem w specjalnym wernisażu będzie wnuczka autora zdjęć, Jean Wessel. W zamku pokazano materiały otrzymane od wnuczki francuskiego kucharza i fotografa, który uwieczniał wiele ważnych momentów w historii samego Zamku Książ oraz posiadłości należących do rodziny Hochbergów. W posiadaniu książę znalazły się nie tylko fotografie, jak przypuszczano na początku, ale także inne cenne pamiątki związane z zamkiem. Mamy zdjęcia, mamy dokumenty, mamy kartki pocztowe wysyłane do izy książa, mamy dokumenty z tego okresu, z gazety, więc tych materiałów jest naprawdę dużo. Samych zdjęć szacujemy, że jest około 1500 sztuk i skanów, natomiast pozostałych dokumentów będzie kilkaset sztuk. Jak podkreśla prezes Zamku Książ Krzysztof Urbański, pobyt w Kanadzie był bardzo intensywny. Podczas czterech pierwszych dni gospodyni pokazywała zdjęcia we własnym domu. Oglądano je za pomocą stereoskopu. Jean Wessel mieszka w okolicach Toronto. Pierwsze cztery dni naszego pobytu, łączyliśmy tam sześć dni, spędziliśmy u niej w domu. Ona nas zaprosiła i tam wybieraliśmy te zdjęcia, częściowo je skanowaliśmy, częściowo dostaliśmy oryginały. Tam też mieliśmy okazję zapoznać się z pozytywami na szklanych płytkach, które są teraz w specjalnym atelier w Kanadzie skanowane i podsyłane do nas. Na tych samych tych pozytywów jest około 800 sztuk. Mamy w tej chwili 300 i około 500 jeszcze do nas dotrze w najbliższym czasie. To są bardzo dobrej jakości zdjęcia o bardzo wysokiej rozdzielczości. Możemy z nimi zrobić w zasadzie wszystko w tej chwili. Pierwsza publikacja oraz wystawa planowane są na październik. Na pewno będą publikacje, jedna lub wiele. My planowaliśmy, że przywieziemy około 300 zdjęć i liczyliśmy, że będzie z tego jedna publikacja. W związku z tą liczbą, którą udało nam się pozyskać, być może będzie to kilka publikacji. Planujemy, żeby taka wystawa i pierwsza publikacja lub publikacje pojawiły się w październiku. Na ten moment jesteśmy też umówieni z Jean Wessel, że właśnie w październiku dotrze do Polski, tak żeby na wernisaż tej wystawy mogła być z nami. No i dużo pracy przed nami, żeby to przygotować odpowiednio. Odwiedzający wystawę oprócz tradycyjnych zdjęć będą mogli obejrzeć część z nich w 3D. Stereoskop, na którym te płytki szklane są oglądane, właśnie daje takie możliwości. My mieliśmy okazję oglądać te zdjęcia właśnie w takiej technologii. Te skany, które mamy z tych płytek, również będą pozwalać na to. Pozyskamy odpowiednio stereoskopy, przygotujemy to i mamy nadzieję, że na wystawie, nawet nie mamy nadziei, jesteśmy przekonani, że na wystawie będzie możliwość zobaczenia tych zdjęć również przy efekcie 3D. No robi to nieprawdopodobne wrażenie. Wnuczka autora zdjęć i właścicielka dokumentów, która przekazała kolekcję Zamkowi Książ, pobyt gości z Wałbrzycha wspomina z radością. Well, this last week I've been invaded by three handsome guys from Poland. You seem to be very interested in the photographs my grandfather took and the stereoscopes, and it's been a lot of fun. They're great, they make me laugh, and I was worried that how would I manage with three men in the house, but it's fine. Well, this is the stereoscope machine, and these are the slides, a glass that my grandfather photographed in the early 20th century, and they're pretty good. W kolekcji znajdują się zdjęcia nie tylko książa, ale również Wenecji, Paryża, Karkonoszy oraz innych miejsc, w których Hochbergowie bywali. W związku z czym niewykluczona jest współpraca władz Zamku Książ z instytucjami i muzeami w miastach znajdujących się na fotografiach. Współpraca ta ma na celu prezentację zdjęć poza Wałbrzychem. Które drogi będą remontowane w 2016 roku? Planowana jest przebudowa Placu na Rozdrożu, ulicy Kamienieckiej, 2 Armii i 1 Maja. W czerwcu ma zostać zakończony przedłużający się remont ulicy Strzegomskiej. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta chce jeszcze w tym roku wyłonić wykonawcę na budowę obwodnicy zachodniej. Przebudowa Placu na Rozdrożu ma rozpocząć się w czerwcu. Zostanie ona podzielona na etapy, mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta Bogusław Rogiński. Pierwszym odcinkiem to będzie odcinek ulicy 1 Maja. Z dwóch stron jest już wyremontowane, czyli od Placu Kościelnego, a z drugiej strony od ulicy Sikorskiego. I ten pierwszy odcinek to będzie ta właśnie ulica 1 Maja. Następnie chcielibyśmy łącznie z ulicą Poznańską
Wojewódzką, z Matejki, Straży Pożarnej już została wykonana i kościelna, więc to już jakby drugi etap przebudowy placu na rozdrożu, ponieważ jest to bardzo istotne skrzyżowanie i dla komunikacji miejskiej, i w ogóle dla komunikacji, dlatego musimy to dzielić na etapy. Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy zachodniej, gmina Wałbrzych dopełniła już wszystkich niezbędnych formalności i jest gotowa, by złożyć wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy zachodniej ze środków unijnych. Ma to być największa inwestycja w Wałbrzychu od wielu lat, ceną i rozmachem przekraczająca takie budowy jak Aqua Zdrój i Stara Kopalnia razem wzięte. Na ponad 6-kilometrowym odcinku łączącym rondo koło Tesco w Szczawniezdroju i skrzyżowanie ulic Wysockiego i Sikorskiego w Wałbrzychu ma powstać dwujezdniowa, czteropasmowa trasa zmieniająca przebieg drogi krajowej nr 35. Jest firma zewnętrzna, która przygotowuje wniosek. W ciągu miesiąca zostanie złożony wniosek do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie wartość tego projektu jest rzędu 300 milionów złotych, więc to jest ogromna kwota, o której Wałbrzych nigdy wcześniej nie miał takich możliwości. Myślę, że jest realne, żebyśmy w tym roku przystąpili do wyłaniania wykonawcy, ponieważ to jest bardzo duży projekt i my złożymy wniosek, natomiast jak długo będzie trwała ocena, jak długo te wszystkie unijne procedury będą trwały, to trudno powiedzieć. Przedłuża się remont ulicy Strzegomskiej, który spędza sen z powiek tamtejszych mieszkańców i kierowców zmuszonych korzystać z tej trasy. Zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Bogusław Rogiński obiecuje, że przebudowa Strzegomskiej zakończy się do czerwca. Mogę przeprosić tylko za Strzegomską, że jeszcze nie została zakończona. Niestety nieprzewidziane roboty, które trzeba było wykonać, między innymi skała, zmiana trasy ze względu znowu na decyzję DSDiK i oszczędności, ponieważ musielibyśmy zapłacić, to znaczy DSDiK musiałoby zapłacić duże odszkodowania. W związku z tym te prace się przedłużyły, ale w gruncie to najważniejszą przyczyną to właśnie skała, która występuje tam. Również prace kanalizacyjne, wodociągowe, w związku z tym nie wykonywane przez nas, a przez wodociągi, przedłużyły tą pracę. Ale w czerwcu pojedziemy nie tylko już nową drogą, ale również ścieżką rowerową, która połączy ciąg Uczniowska, Podzamcze z Świdnicką, Sikorskiego, jakby zamkniemy dookoła możliwość objazdu Wałbrzycha rowerem. To nie jedyne remonty dróg, jakie planuje w tym roku Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Przebudowa Kamienieckiej, czyli wyjazd na Kłodzko. Chcemy w ogóle przebudować tamtą jezdnię tak, żeby uzyskać trzyjezdniową drogę z pasem wolnego ruchu, bo tam są w momencie, gdy jest śnieg, duże problemy. Druga duża inwestycja, z tym, że to będzie w procedurze zaprojektuj i wybuduj, to jest 1 maja od 2 armii aż do wylotu na Boguszów. Następnie również my będziemy wykonywali, to będzie jako jedno zadanie, wraz z obwodnicą Boguszowa-Gorce. Oczywiście na tą część poza Wałbrzychem pieniądze będą pochodziły z jednej strony z Unii, z drugiej strony marszałek brakującą kwotę. I to już są uchwały, umowy, już to wszystko jest podpisane. Marszałek brakującą kwotę da. W tym roku ZDKUM nie planuje przebudowy żadnego odcinka na drodze krajowej nr 35. Zasypywane jest podziemne przejście dla pieszych przy dworcu Miasto. Sprawdzamy, co na to mieszkańcy. Do naszej redakcji przyszedł mail od oburzonego mieszkańca Starego Zdroju, który uskarża się na likwidację podziemnego przejścia dla pieszych przy przejeździe kolejowym. Przejście było od dawna nieczynne ze względu na jego katastrofalny stan. Mieszkańców oburza jednak jego zasypywanie. Przy takim ruchu kolejowym, jaki mamy obecnie, no to może można to zrobić, ale pytanie, czy to jest właściwy krok. Według mnie głupi pomysł. Lepiej by było, jakby to było.
Bo wie pani, o co chodzi? O ósemkę. Na przykład mi jest ciężko pod górę, nie? Bo nogi bolą. Jak ósemka jest przed szlabanem, wtedy my, większość ludzi, przejdziemy przez ten tunel i zdążymy na ósemkę. Bo tak, żeby nie ósemka, to by mi to nie przeszkadzało, nie? Jest jedna wielka bzdura. Dlatego, że jak tutaj jest pociąg, to trzeba czekać nieraz po 10 minut, zanim pani otworzy, bo za wcześniej zamykają. Jak tłumaczy zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Bogusław Rogiński, w ramach budowy obwodnicy zachodniej w tym miejscu powstanie bezkolizyjne przejście dla pieszych, nadziemne lub podziemne. Jeżeli będzie nadziemne, to na pewno będzie dobre. Się zdaje, że czas pokaże, nie? Ale generalnie przejście jest potrzebne. Mi się wydaje, że tak. No, oczywiście. Albo komuś się śpieszy, szlaban zamknięty. No to co? Przez tunel i na autobus, czy gdzieś tam pnie? Ja na przykład nadziemne, jak będzie, to nie wejdę, bo mam lęk wysokości. Czekamy na wypowiedź rzecznika PKP PLK Mirosława Siemieńca, który ma opowiedzieć o celowości zasypywania podziemnego przejścia i planach dotyczących tego właśnie miejsca. Do niebezpiecznego wypadku doszło między Wałbrzychem a Boguszowem. Samochód Volkswagen Golf, który prowadziła 19-latka, spadł z nasypu prosto na tory kolejowe. Świeżo upieczona posiadaczka prawa jazdy prawdopodobnie wymusiła pierwszeństwo na nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodzie i po gwałtownym skręcie zjechała z nasypu. Kobieta zjechała z kilkumetrowego nasypu prosto na tory kolejowe. Zarówno 19-latka, jak i 20-letni pasażer opuścili samochód o własnych siłach. Prawdopodobne przyczyny ze zeznań świadków wynika, że kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi, którego właśnie w tej chwili szukamy, i prawdopodobnie odbiła kierownicą i to była przyczyna, że zjechała w dół na tory kolejowe. W życiu 19-latki pasażera samochodu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zarówno 21-letni pasażer, jak i kierująca trafili do szpitala, gdzie zostali hospitalizowani na oddziale ortopedii. Oboje byli trzeźwi, stosowali pasy bezpieczeństwa. Ruch kolejowy na trasie Wałbrzych-Jelenia Góra został wstrzymany na kilka godzin. Na jakim etapie jest realizacja motoparku? Motopark, który ma powstać przy ulicy Wysockiego, okazał się najlepszym projektem ogólnomiejskim podczas głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego w 2014 roku. Według założeń budżetu partycypacyjnego projekt miał powstać do końca 2015 roku. Szybko okazało się jednak, że jest to niewykonalne, mówi pomysłodawca motoparku Michał Cygan. W momencie, kiedy wygraliśmy, wiedzieliśmy, że w ciągu roku nie da się tego zrobić. Bo procedury, żeby wszystko zrobić zgodnie z procedurami, jakie obowiązują, to na wszystko jest określony czas w ustawach i no, było to nierealne, żeby to w tak szybkim czasie zakończyć. Problem tak naprawdę leży głównie w środkach finansowych, ponieważ środki z budżetu partycypacyjnego są w stanie pokryć jedynie pierwszą fazę budowy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zbudować cały kompleks taki, jak zostanie zaprojektowany, no to na to będziemy musieli jeszcze pozyskać środki z różnych źródeł. Liczymy tutaj na środki unijne, jak również na środki ze sponsorów, z którymi też już prowadzimy rozmowy. Pierwszy przetarg unieważniono w zeszłym roku z powodu zbyt wysokich propozycji oferentów. Kolejny przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2016 roku. W jego wyniku wyłoniono biuro projektowe, które będzie odpowiedzialne za sam projekt. Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz podjęcie działań, które zaowocują uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt motoparku wszedł teraz w fazę projektowania. W styczniu 2016 roku wyłoniona została firma projektowa, która zajmie się kompleksowym przygotowaniem całego projektu. To jest, na ich barkach spoczywa projekt architektoniczny, który w sumie przekazaliśmy już firmie projektowej, tak samo jak miastu. Natomiast oni muszą dopracować to w każdym szczególe, to jest do uzyskania pozwolenia na budowę. Czyli jeżeli projektanci skończą swoją pracę, wtedy będzie można już rozpisywać przetarg na to, żeby szukać firmy, która zajmie się budową kompleksu. Finalizacja pierwszego etapu polegającego na projektowaniu kompleksu ma zająć 1,5 roku. Skąd tak długi czas?
Całe przedsięwzięcie jest dość skomplikowane. Teren, na którym powstanie inwestycja, nastręcza sporo trudności ze względu na jego ukształtowanie oraz znajdujące się na nim nadziemne i podziemne linie energetyczne oraz wodociągowe. Ponadto przy tego rodzaju przedsięwzięciach wymagana jest decyzja środowiskowa, której uzyskanie może potrwać nawet rok. Jak przyznaje pomysłodawca Michał Cygan, pierwszy projekt nie uległ zbyt wielu modyfikacjom. On cały czas ewoluuje, natomiast nie ma jakichś zasadniczych zmian. Projekt od początku, jak został wymyślony, tak teraz cały czas jest kontynuowany. Natomiast no, jedynie nitka toru ulega delikatnym poprawom, możliwe, że jeszcze będzie modyfikowana. Budowę kompleksu podzielono na etapy. W pierwszym etapie planujemy ukończyć małą nitkę toru, czyli małą pętlę. I wraz z infrastrukturą, czyli parkingi, budynek socjalny z wieżą sędziowską. Tak by to miało wyglądać. No, może uda się z jakiejś trybuny jeszcze w tym czasie wykonać, ogrodzić teren. W pierwszej fazie z pewnością musi powstać jeszcze mata poślizgowa. Natomiast jeżeli chodzi o całość, no to chodzi głównie o dużą nitkę toru, czyli zostanie rozbudowana nitka toru i powstaną może dodatkowo jeszcze jakieś zabudowania, na przykład park maszyn i tak dalej. Gmina Wałbrzych ma sfinansować pierwszy etap budowy motoparku w ramach wygranej w budżecie partycypacyjnym. Finansowanie kolejnych etapów już teraz angażuje pomysłodawców projektu. Chcą oni pozyskać na ten cel środki zewnętrzne i od sponsorów. Przy ulicy Beethovena powstaje nowoczesna instalacja do segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Bogdan Stanek zapewnia, że dzięki temu mieszkańcy otrzymają gwarancję stałych cen za wywóz śmieci. Od wejścia w życie tzw. rewolucji śmieciowej w 2012 roku gminy przejęły obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednym z najważniejszych aspektów nowych zasad jest konieczność segregacji śmieci. Na poziomie globalnym gminy mogą zlecać to zadanie podmiotom zewnętrznym lub działać na własną rękę. Gmina Wałbrzych postawiła na drugą opcję, tak by uniezależnić ceny od usług od czynników zewnętrznych. Wymagało to jednak kosztownych inwestycji. Za kwotę ponad miliona złotych powstaje nowa hala do odbioru i segregacji odpadów, mówi prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Bogdan Stanek. To jest nowy zakład odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacja tutaj wybudowana za kilka dni otrzyma status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, czyli status RIPOK. Takich instalacji o takim statusie RIPOK w naszej części województwa, w południowej części województwa są oprócz nas, są trzy takie instalacje i tutaj będziemy, proszę Państwa, odbierać wszystkie odpady komunalne z całego miasta. Moc naszej instalacji to jest około 40 tysięcy ton rocznie. Gmina ustawowo zobowiązana jest do segregowania odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych. Znacząca część tych obowiązków przechodzi na mieszkańców, jednak nie wszyscy stosują się do tych zaleceń. Gmina narzuca wprawdzie wyższe opłaty za wywóz śmieci niesegregowanych od mieszkańców, ale nadal znaczącą część trzeba segregować po odbiorze. I tu przede wszystkim istotą tej instalacji jest to, że jesteśmy w stanie na tej instalacji wysegregować nawet do 80%, w przyszłości do 80% odpadów wtórnych. To jest bardzo ważna i bardzo znacząca rzecz, gdyż dzisiaj nowe uregulowania prawne, unijne szczególnie dyrektywy właśnie nakładają obowiązek odzyskiwania surowców wtórnych na gminy. I nasza gmina, gmina Wałbrzych, będzie miała tutaj bardzo dobrą instalację, dzięki której będziemy mogli właśnie taką selekcję odpadów wtórnych dokonywać i dzięki temu będziemy nie tylko wypełniać wszystkie zapisy prawne, ale również będziemy, spółka gminna, tu chcę powiedzieć ze 100% udziałem gminy Wałbrzych, będzie spółka również na tym zarabiała pieniądze. Jednocześnie gmina, posiadając własną instalację, nie będzie musiała korzystać z usług firm zewnętrznych, które mogą dyktować stosunkowo wysokie ceny. Miasto tej wielkości jak Wałbrzych, a przypominam, drugie pod względem wielkości w naszym województwie, musi posiadać nowoczesną linię do właśnie zagospodarowania odpadów komunalnych, gdyż w przeciwnym razie będziemy płacić ogromne kwoty skądinąd instalacją ościennym, ale to w większości są instalacje prywatne. I no niestety jakby
zasada monopoli, zasada takiego monopolistycznego działania no, polega na tym, że ceny w przypadku właśnie tylko no, małej ilości tych zakładów no, idą w górę. W związku z tym, że chcąc zabezpieczyć interesy naszych mieszkańców w takim aspekcie jak opłaty za zbiórkę odpadów, żeby te opłaty nie zwiększały się, żeby były stabilne na najbliższe kilka dekad. Po to właśnie budujemy ten zakład, który jest w 100% zakładem gminnym, czyli nie ma tutaj jakby presji, czy nie ma dążenia do nadmiernego zysku, a odwrotnie jest wypełnianie zadań gminy związanych właśnie z przetwarzaniem odpadów komunalnych. Zakład zlokalizowany jest przy ulicy Beethovena, na nieużytkach po dawnych zakładach przemysłowych. Od jakiegoś czasu pojawiają się głosy mieszkańców, głównie dzielnicy Sobięcin, którzy protestują przeciw takiej działalności. Prezes MZUK-u zapewnia, że najbliższe zabudowania mieszkalne są oddalone o ponad 300 metrów, a sam zakład jest wyjątkowo mocno zabezpieczony pod względem ochrony środowiska. Miejsce to, gdzie stoimy, zostało wybrane na podinwestycje po konsultacjach społecznych. Pan prezydent tutaj spotykał się z mieszkańcami. Pan prezydent zadeklarował mieszkańcom, że ta instalacja będzie bardzo bezpieczną instalacją i chcę tutaj właśnie powiedzieć, że te słowa, które pan prezydent wtedy przedstawił i opinie na temat założeń tej instalacji zostały dotrzymane w 100%. Instalacja jest super bezpieczna. Tutaj nie ma żadnych działań negatywnych, jeżeli chodzi o środowisko. Jest zabezpieczona atmosfera, czyli powietrze poprzez specjalne biofiltry, odprowadzenie z rurami zużytego powietrza, żeby nic się nie dostawało na zewnątrz. Cała powierzchnia tego zakładu jest wykonana z podwójnej warstwy betonu z izolacją, żeby nie nastąpiły żadne przecieki do gruntu. Następna sprawa to jest specjalne instalacje sanitarne do odcieków, do tych ewentualnie odcieków, czyli tych wód zmieszanych z odpadami, żeby nie zatruwać ewentualnie gleby. Następną sprawą to jest dodatkowa instalacja, którą zrobiliśmy tutaj u nas, a podejrzewam, że w żadnej instalacji, z tego co się orientuję, w województwie tego nie ma. To jest instalacja antyodorowa, zainstalowana na ogrodzeniu, która powoduje, że gdyby zawiodły wszystkie systemy bezpieczeństwa, o których tutaj mówię, no to jeszcze włącza się ten ostatni, który tworzy ścianę mgłę, tak zwaną antyodorową, oddzielającą tutaj rejon od instalacji. W tym miejscu zatrudnienie znajdzie około 65 osób. Zakład ruszy, gdy tylko uzyska niezbędne zezwolenie od marszałka województwa. Prawdopodobnie potrwa to do połowy tego roku. Toczy się śledztwo w sprawie pożaru dachu Zamku Książ. Biegli sprawdzają, czy nie doszło do samowoli budowlanej. A jeśli tak, to kto jest za nią odpowiedzialny? Do pożaru zamkowego dachu doszło 10 grudnia 2014 roku. W wyniku pożaru zniszczone zostało około 1/3 powierzchni dachu. Zniszczeniu uległa także część instalacji przeciwpożarowej i hydrantowej. Straty szacowano na około 1 000 000 zł. Przyczyną było prawdopodobnie zaproszenie ognia, do którego miało dojść podczas prac budowlanych. Akcja gaśnicza była bardzo trudna, głównie ze względu na specyfikę obiektu. Zamek Książ jest miejscem zabytkowym, dlatego strażacy musieli gasić pożar, wykorzystując jak najmniej wody, po to by jak najmniej dotkliwie zniszczyć zabytkowe elementy i powierzchnię. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, pożar został spowodowany w wyniku nieprofesjonalnie wykonywanych prac przy użyciu palnika, przy układaniu termozgrzewalnej papy na zadaszeniu, które miało zabezpieczać taras dziecięcy Zamku Książ. 43-letni Adam K. zlecił wykonanie tych prac swojemu pracownikowi Jarosławowi K., mimo iż wiedział, że nie posiada on do tego stosownych kwalifikacji i przeszkolenia. Obaj mężczyźni potwierdzili przypuszczenia biegłych, przyznając się do winy i potwierdzając, że swoim lekkomyślnym zachowaniem przyczynili się do powstania pożaru. Śledztwo jest w toku. W śledztwie prowadzonym w związku z pożarem dachu Zamku Książ badany i wyjaśniany jest także wątek dotyczący prowadzenia prac budowlanych, w szczególności w celu ustalenia, czy prace te były wykonywane
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności czy nie doszło do tak zwanej samowoli budowlanej. W tym celu prokurator zwrócił się do biegłego z zakresu budownictwa o wydanie specjalistycznej opinii. Po zapoznaniu się z tą opinią, po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, prokurator podejmie decyzję, czy istnieją podstawy do przedstawienia zarzutów popełnienia samowoli budowlanej, a jeżeli tak, to wobec kogo takie zarzuty powinny zostać sformułowane. Za nieumyślne spowodowanie pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach grozi do 5 lat więzienia. Prawie 83 tysiące pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych zanotowano w Polsce w 2015 roku. Liczba ta stanowi 45% wszystkich pożarów w kraju. Ruszyła akcja Stop pożarom traw. Co roku na przełomie zimy i wiosny gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. W tym roku strażacy gasili już niemal 5400 pożarów traw i nieużytków. Co roku jest plaga, jeżeli chodzi o pożary związane z suchymi trawami na terenie właśnie naszego powiatu. I tutaj zwracamy się z prośbą, żeby takiego procederu jak gdyby nie robić, ponieważ to stwarza dodatkowe zagrożenia związane z tym, że zastępy Państwowej Straży Pożarnej, nie tylko Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, uczestnicząc w gaszeniu takiego pożaru na nieużytkach, mogą być potrzebni gdzie indziej, gdzie rzeczywiście zagrożone życie i zdrowie jest i wtedy dojazd takich jednostek naszej Straży Pożarnej może być opóźniony. Jak podkreśla rzecznik prasowy Wałbrzyskiej Straży Pożarnej Paweł Kaliński, podpalenia traw są wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska. Często takie drobne podpalenie może zmienić się w tragiczny w skutkach pożar. Takie wypalanie suchych traw nie jest niczym dobrym dla środowiska, zarówno z punktu widzenia degradacji fauny i flory, która tam się znajduje na tych pastwiskach, na łąkach, jak również toksyczny dym, który się uwalnia, powoduje dodatkowe zagrożenia. Również mamy przypadki, kiedy taki pożar przechodzi na zabudowania, czy to altanki, czy za gospodarstwa domowe i wtedy te pożary już są o wiele groźniejsze. Dodatkowo też chcę wspomnieć o tym, że statystyki pokazują, że co roku na terenie kraju dochodzi niestety też do wypadków śmiertelnych związanych właśnie z pożarami suchych traw i zarośli. Osobom odpowiedzialnym za podpalenia grożą kary finansowe, nie tylko. Taki pożar wywołany i osoba, która zostanie zlokalizowana przez organy ścigania, mogą ponieść konsekwencje związane z grzywną, jak również w przypadku stworzenia realnego zagrożenia życia i zdrowia, już wtedy jest odpowiedzialność karna. Pożary traw często wywołane są nieświadomie. Aby temu zapobiec, w ramach akcji Stop pożarom traw odbywają się spotkania z dziećmi i młodzieżą. Straż pożarna również w okresie przedwiosennym przy okazji różnych spotkań z młodzieżą, czy też na zaproszenie różnych instytucji porusza temat związany z pożarami suchych traw. Chcemy tutaj dotrzeć przede wszystkim do tej najmłodszego z naszego społeczeństwa, które czasami nieświadomie popełniają właśnie takie wykroczenia związane z wywoływaniem takich pożarów suchych traw. Apeluję też do osób dorosłych, żeby zwrócili uwagę na tą sytuację, która może wokół nich się wydarzyć, czyli widzą, że ktoś dopuszcza się tego czynu podpalenia suchej trawy, żeby reagować na to w sposób bardzo zdecydowany, również przez to, że powiadamia się odpowiednie służby, jak i również sami, żeby prowadzili tą akcję edukacyjną wśród młodzieży i innych osób. Wszystkie zgłoszenia dotyczące podpaleń traw można kierować bezpośrednio do Straży Pożarnej. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.